kwietniu 1912 roku wydarzyła się jedna z największych tragedii w historii świata. Ogromny i niezatapialny Titanic, szczytowe osiągnięcie inżynierii, zatonął. Podczas ciemnej, bezksiężycowej nocy istniało wiele okazji, aby ocalić pasażerów. Kilka kilometrów dalej znajdował się inny statek, który mógł uratować Titanica, ale tak się nie stało. Nie był to statek widmo, nie jest to też żadna legenda ani hipoteza. To udokumentowana rzeczywistość. Istnieją zapisy i zeznania świadków, które to potwierdzają. Ale dlaczego ten statek nie udzielił Titanicowi pomocy? Zobaczmy, co się stało, patrząc na wydarzenia z trzech różnych punktów widzenia. Zacznijmy od wersji Titanica. Jest godzina 23:30. Księżyc kryje się za czarnymi chmurami. Widoczność jest słaba. Na Titanicu panuje spokój. Zgodnie z rozkazem kapitana, operator komunikacji pozostaje w kontakcie radiowym ze stałym lądem. W tym momencie częstotliwość zakłóca obca osoba, przerywając komunikację. Nie wiadomo, czego chce ten mężczyzna i o czym mówi. Operator nie próbuje się tego dowiedzieć. Krzyczy na niego i żąda, aby ten się rozłączył. Połączenie zostaje przerwane. O 23:40 Titanic zderza się z górą lodową. Lód przebija kadłub statku. Woda zaczyna zalewać dolne pokłady. Nikt jeszcze nie panikuje. 20 minut później, o północy, załoga wysyła sygnał alarmowy przez radio. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak poważna jest sytuacja. 20 minut po północy załoga zaczyna spuszczać łodzie ratunkowe z pasażerami. 25 minut po północy Titanic odbiera odpowiedź na sygnał alarmowy. Zgłasza się RMS Carpathia. Jej kapitan mówi, że płyną z maksymalną prędkością w kierunku Titanica. Problem w tym, że miejsce katastrofy jest oddalone o 93 km. Oznacza to, że Carpathia dotrze na miejsce za 4 godziny. Za 15:01 załoga tonącego statku wystrzeliwuje w powietrze rakiety. Race te są jedną z przyczyn tragicznego losu wielu pasażerów, ale o tym później. 90 minut później pokład pęka, a statek zanurza się pod wodą. 15:50 na miejsce przybywa Carpathia. Załoga heroicznie walczy, aby uratować jak najwięcej ludzi. Biorą na pokład 705 osób. W tym momencie pojawia się kolejny statek, SS Californian. Carpathia płynie w kierunku Nowego Jorku z rozbitkami na pokładzie. Californian nadal poszukuje pasażerów, ale znajduje tylko resztki wraku. Gdy Titanic tonął w lodowatej wodzie, statek ten był oddalony od niego zaledwie o kilka kilometrów. Californian mógł wszystkich uratować, ale tak się nie stało. Jego kapitan, Stanley Lord, dopuścił się jednego z najgorszych czynów. Nie pomógł tonącemu statkowi. Gdy dowiedziała się o tym opinia publiczna, kapitan został przez wszystkich znienawidzony. Nie można było postawić mu zarzutów i nie został ukarany, ale jego kariera była kompletnie zrujnowana, ponieważ żadna firma nie chciała go już zatrudnić. Mimo tego nigdy nie przyznał się do winy. Przed śmiercią powiedział, że tragedia nie była jego winą. Jeśli to prawda, to co tam się wydarzyło? Teraz czas spojrzeć na wszystko z perspektywy statku Californian. Jest noc, 14 dzień kwietnia. Californian płynie przez zimne wody północnego Atlantyku. Statek wpływa na obszar, gdzie występują góry lodowe. 10 minut po 22:00 kapitan Lord zatrzymuje statek. Pływanie w tym obszarze jest zbyt niebezpieczne, może dojść do uszkodzenia kadłuba. O 23:00 statek zaczyna dryfować. Poruszanie się przy tak słabej widoczności jest niemal niemożliwe. Kapitan wie, że ma tu płynąć Titanic, więc nakazuje operatorowi radiowemu ostrzeżenie niezatapialnego statku. Operator Evans włącza odbiornik i próbuje skontaktować się z Titanikiem. Zajmuje mu to 30 minut. W końcu udaje się nawiązać połączenie i w tym momencie operator na Titaniku rozmawia ze stałym lądem. Evans przerywa rozmowę i próbuje poinformować statek o górach lodowych. Operator nie rozumie słów Evansa. Jest poirytowany, ponieważ Evans ciągle wcina się w rozmowę. Krzyczy na niego i przerywa połączenie. Zmęczony Evans wyłącza odbiornik i informuje przełożonych o całym zajściu. Nikt nie wie, jak kapitan zareagował na tę wiadomość. Prawdopodobnie założył, że Titanic zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Kapitan pozwala Evansowi udać się na spoczynek. Gdyby ten nie wyłączył radia i poczekał godzinę, usłyszałby sygnał alarmowy wysłany przez Titanica. Nie należy go jednak winić. W tym momencie nie było oficjalnego powodu, aby musiał czuwać przy nadajniku.
Evans jest zbyt zmęczony i nie może dłużej z tym walczyć, kładzie się więc do łóżka. Titanic zaczyna tonąć. Jego kapitan nadaje sygnał alarmowy. Odbiera go operator na pokładzie Carpathia, ale Kalifornian nie odbiera sygnału, ponieważ odbiornik jest wyłączony. Kapitan Lord nie może zasnąć. Czuje, że coś jest nie tak. W międzyczasie Titanic szybko znika pod wodą. Kapitan daje rozkaz, aby wystrzelić rakiety, i tutaj dochodzi do popełnienia krytycznego błędu. Wystrzelono rakiety, ale nie były one czerwone. Załoga z jakiejś przyczyny nie zabrała na pokład czerwonych, więc wystrzelono białe. Jeśli musisz nadać sygnał alarmowy, trzeba wystrzelić czerwone race. Kapitan Lord dostrzega je, ale nie uznaje ich za wezwanie pomocy. To niemożliwe, że na tak wielkim statku jak Titanic nie ma standardowych czerwonych rakiet. A jednak, kapitan Lord uznaje, że Titanic odpływa. Być może istnieje jakiś powód wystrzelenia białych rakiet, ale nie ma pojęcia jaki. Kapitan Lord nie jest świadomy tego, że Titanic tonie. Decyduje się na kontakt ze statkiem, ale tym razem nie drogą radiową. Nie budzi operatora. Zamiast tego wysyła sygnał do Titanica, używając lampy sygnałowej. Trzeba zrozumieć, że wielu kapitanów starej daty nie traktowało komunikacji radiowej poważnie. Nie rozumieli jeszcze znaczenia tej technologii. Dlatego właśnie kapitan Lord nie obudził Evansa. Wysłał sygnały świetlne, ale Titanic nie odpowiadał. Wielu rozbitków później opowiadało, że dostrzegli migające światła ze statku Kalifornian, ale nie mogli nic z tym zrobić. Załoga nie słyszała krzyków błagających o pomoc. 20 po drugiej Titanic całkowicie znika pod wodą. Nieco ponad 2 godziny później operator Evans budzi się i włącza nadajnik. Słyszy, jak ratownicy mówią o tonącym statku. Evans wszystko rozumie i zgłasza zdarzenie kapitanowi. W tym momencie Kalifornian natychmiast udaje się na miejsce wypadku, napotykając na swojej drodze Carpathię, która płynie w kierunku Nowego Jorku z rozbitkami na pokładzie. Kalifornian zostaje na miejscu, aby poszukać ocalałych. Znaleźć udaje się jedynie resztki wraku. Kalifornian wraca na stały ląd. Wiadomości o statku, który mógł uratować Titanica, szerzą się w całym kraju. Rozpoczyna się proces. Kapitan Stanley Lord i załoga opowiadają swoją wersję wydarzeń. Mówią, że ich statek stał w miejscu. Wiele osób im nie wierzy, a niektórzy ocalali twierdzą, że widzieli, jak Kalifornian przepływał obok. Sędzia uznaje, że załoga jest niewinna. Rok 1962. Kapitan Stanley Lord jest już w podeszłym wieku. Wzywa notariusza, aby się z nim czymś podzielić. Kapitan wygłasza ostatnią uwagę na temat całej sprawy. Przysięga, że jest niewinny. Ale jeśli to nie Kalifornian przepływał wtedy obok Titanica, to kto? Na to pytanie może odpowiedzieć teoria Samsona. Statek Samson przemierza zimne wody północnego Atlantyku. Załoga nie śpi. Ostrożnie bada otoczenie, ale nie w obawie przed górami lodowymi, a amerykańską strażą przybrzeżną. Załoga Samsona poluje na foki, co jest nielegalne. Za 15:01 kapitan Samsona dostrzega białe rakiety sygnałowe. Załoga jest pewna, że to straż przybrzeżna. Wyłączają światła i odpływają. Jest ciemno, więc nie dostrzegają tonącego Titanica. Wracają na wybrzeże Islandii, gdzie dowiadują się o katastrofie. Poznajcie Artura Johna Prista. Nie, nie był słynnym malarzem ani nie odkrył dawno zaginionego skarbu. Nie wynalazł też przydatnego gadżetu i nie pobił żadnego światowego rekordu. Arthur John Priest jest znany z tego, że był niezatapialny. Uosabiając frazę szczęście w nieszczęściu, uczestniczył w wielu morskich katastrofach, które udało mu się przetrwać. Brał między innymi udział w dziewiczej podróży Titanica. Priest nie był bogaczem, który pływał dla przyjemności. Należał do klasy robotniczej i pracował jako palacz. Był zamknięty całymi godzinami na dolnych pokładach wielkich statków napędzanych maszyną parową. Uprawiał trudny i niewdzięczny zawód. Wrzucał do pieców węgiel, upewniając się, że wytwarzana ilość pary jest odpowiednia dla prawidłowego działania silników. Musiał uważać, aby nie przegrzać całego układu ani nie spowodować pożaru na statku. Piece trzeba było bacznie obserwować i nieustannie zasilać. Priest radził sobie z tym, walcząc z potem i brudem. Często pracował bez koszulki ze względu na ekstremalnie wysoką temperaturę. Zawsze był pokryty pyłem z węgla. Gdy w końcu przychodził czas na przerwę, udawał się do wspólnej kwatery znajdującej się nieopodal w tej samej części statku.
Musiał być dobry w tym, co robił, ponieważ nigdy nie miał problemu ze znalezieniem zatrudnienia. Jednak niezależnie od tego, gdzie się udał, podążał za nim pech. Pierwszy incydent nie był poważny. Priest jako młody mężczyzna pracował na pokładzie statku Asturias. Pasażerski liniowiec wyruszył w pierwszy rejs w 1907 roku, podróżując z Southampton w Wielkiej Brytanii do Buenos Aires w Argentynie. W pewnym momencie dziewiczego rejsu doszło do zderzenia i statek musiał zawrócić w celu dokonania napraw. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Priest był niewzruszony i po prostu najął się na innym statku, ale zły los nie opuścił jego dawnej jednostki. W 1914 roku Asturias zamieniono na pływający szpital. Na jego pokładzie udzielano pomocy chorym z Europy i transportowano ich do domu w Wielkiej Brytanii. Jednak w marcu 1917 roku, około północy, statek zderzył się z innym obiektem. Doszło do uszkodzenia kadłuba i zalania maszynowni. Kapitan kazał wszystkim opuścić statek, wysyłając załogę, pacjentów i lekarzy do szalu. Asturias nadal się poruszał, ponieważ główne elementy sterujące były zlokalizowane w zalanej maszynowni i nie dało się ich wyłączyć. Kapitan odmówił opuszczenia statku, gdy nadal znajdowali się na nim ludzie próbujący uciec. Był w stanie skierować Asturiasa w kierunku Bald Head, gdzie jednostka ostatecznie uderzyła w brzeg. Obniżono pozostałe szalupy, a ostatni ocalali dotarli w bezpieczne miejsce. Podczas późniejszych oględzin Asturiasa spisano na straty. Trudno przypisać tę katastrofę Priestowi, bo przecież w tamtym czasie nie było go nawet na pokładzie, ale można odnieść wrażenie, że każdy statek, na którym pracował, miał przed sobą nieciekawą przyszłość. Pech trzymał się go również na wielkim oceanicznym liniowcu o nazwie Olympic. Statek był ogromny, został zaprojektowany i zbudowany jako część floty, do której należał Titanic. Ale coś kosztem czegoś, choć wielki Olympic świetnie sprawdzał się podczas ruchu w jednym kierunku, to z wielkim trudem przychodziło mu skręcanie. Był wrzesień 1911 roku, Olympic próbował zmienić kurs. Mniejszy statek, Hawk, płynął nieopodal. Nie dał większej jednostce dostatecznie dużo miejsca na manewr i doszło do zderzenia. Hawk został stworzony z myślą o potencjalnych walkach na morzu, dlatego jego wzmocniony dziób przebił się przez Olympica. Na boku liniowca pojawiły się dwie wyrwy. Wał napędowy był mocno wykręcony. Co gorsza, statek zaczął nabierać wody. W jakiś sposób Olympic dotarł do brzegu i nie zatonął. Nikomu nic się nie stało. Priest nie miał pojęcia, że to był zaledwie przedsmak tego, co go czeka. Po tych wydarzeniach znalazł zatrudnienie na całkiem nowym, lepszym, niezatapialnym cudzie inżynierii i największym statku w historii. Tak, miał podjąć pracę na Titaniku. A co to była za praca? Wytworzenie wystarczającej ilości pary wymagało użycia 29 kotłów, które potrzebowały 850 ton węgla dziennie. Priest był jednym ze 150 palaczy pracujących na statku, którzy podtrzymywali ogień w dzień i w nocy. Zarabiał około $30 miesięcznie. 14 kwietnia 1912 roku nasz bohater miał przenieść się ze świata straszliwego upału do świata obezwładniającego chłodu. Około 23.35 załoga zauważyła górę lodową. Titanic próbował jej uniknąć, ale alarm podniesiono zbyt późno. Po 5 minutach statek zderzył się z górą lodową, która przebiła jego kadłub, zalewając wcześniej wodoszczelne komory. Gdy zimne wody Atlantyku wlewały się do środka, Titanic zaczął tonąć. Wysyłano sygnały alarmowe, ale najbliższy statek o nazwie Carpathia był oddalony o ponad 3 godziny. Załoga i pasażerowie pogrążeni w ciemności i z dala od lądu zaczęli panikować. Niektórym udało się dostać do szalup, inni po prostu skakali do lodowatej wody. Tę straszną noc przetrwało zaledwie 706 osób. W momencie zderzenia Priest znajdował się w kwaterze w dolnej części liniowca. Miał przerwę i relaksował się po całym dniu ciężkiej pracy. Statek szedł na dno i jednocześnie zmniejszały się jego szanse na ratunek. Priest i inni robotnicy znajdowali się bowiem w najniebezpieczniejszym położeniu. Musieli przedostać się przez labirynt korytarzy, które były częściowo zalane. Biegli szaleńczo w kierunku pokładu. Następnie musieli wskoczyć do lodowatej wody i desperacko płynąć w poszukiwaniu wybawienia. Ocean był tak zimny, że w drodze do szalupy Priest nabawił się odmrożeń. Był jednym z zaledwie 44 palaczy, którym udało się przetrwać tę noc. Po takich doświadczeniach większość z nas nigdy więcej nie postawiłoby stopy na statku, ale Priest musiał zarabiać na życie. Jego kolejna praca także skończyła się katastrofą. Zaoferowano mu etat na pokładzie Alcantary.
Statek zatonął w 1916 roku. Priest ponownie był jedną z niewielu osób, które się uratowały. Podczas tego incydentu został jednak poważnie ranny. Nasz bohater nadal kusił los. Jego kolejna posada w roli palacza wydawała się dziwnie znajoma. Miał pracować na statku zbudowanym przez tę samą kompanię, która miała pod swoimi skrzydłami Olimpika i Titanika. Ta jednostka nosiła nazwę Britannic i była największa ze wszystkich trzech. Uważano także, że był to lepszy statek, ponieważ inżynierowie doświadczeni katastrofą Titanica wyposażyli go w nowe funkcje bezpieczeństwa. Miał na przykład 48 otwartych szalup, z czego 46 było największymi łodziami ratunkowymi w historii. Dwie z nich miały nawet silniki i specjalne urządzenia komunikacyjne. Dobra wiadomość, Britannic przetrwał pierwszą podróż bez żadnego incydentu. Radził sobie więc lepiej niż Titanic. Jednak 21 listopada 1916 roku transatlantykiem wstrząsnęła głośna eksplozja. Płynął wtedy przez kanał Kea na Morzu Egejskim. Doszło do uszkodzenia kadłuba, a część przegród zaczęła nabierać wody. W przeciwieństwie do swojego sławnego poprzednika, Britannic został zaprojektowany z myślą o takiej sytuacji. Wyposażono go w wodoszczelne przegrody, które, gdy były nienaruszone, pozwalały utrzymać się na wodzie przez dłuższy czas. Był jednak pewien problem. Okna wzdłuż dolnych pokładów pozostawiono otwarte. Gdy statek się przechylił, woda zaczęła tamtędy wpływać, co przyspieszyło proces tonięcia. W takich okolicznościach technologiczne nowinki okazały się bezużyteczne. Statek błyskawicznie nabierał wody. Poszedł na dno dużo szybciej niż Titanic. Na szczęście wcześniej udało się spuścić 35 szalup, ratując większość osób znajdujących się na pokładzie. Z 1066 pasażerów i członków załogi uratowało się 1036 osób. Priest był jedną z nich. Co więcej, nadal nie miał dość życia na morzu. Przyjął posadę palacza na pokładzie Donegala, małego promu pasażerskiego, który także przekształcono w pływający szpital. W kwietniu 1917 roku statek został zaatakowany przez jednostkę obcych sił. Mimo odniesionych obrażeń, Priest... Był to największy statek zbudowany na początku XX stulecia. Co więcej, miał być niezatapialny. Ale po kilku dniach swego dziewiczego rejsu w 1912 roku Titanic zatonął w bezwzględnych wodach północnego Atlantyku. Spośród ponad 2200 pasażerów i członków załogi tragedię przeżyło tylko 706 osób. Czy mniejszy statek poradziłby sobie lepiej w podobnej sytuacji? Czy rozmiar góry lodowej miał jakiekolwiek znaczenie? Czy kapitan podjął błędną decyzję, zmieniając kurs w ostatniej chwili w nadziei, że uniknie zderzenia? Te trzy pytania spędzają ludzkości sen z powiek, która co chwila zastanawia się, co by było, gdyby. Wiem, że Titanica uznawano za konstrukcyjny cud jego czasów. Zaprojektowany przez Thomasa Andrews na zlecenie brytyjskiej firmy transportowej White Star Line, liniowiec mierzył 270 metrów długości oraz 53 wysokości. W swoim pokaźnym wnętrzu mieścił 840 kabin, basen, kort do squasha, siłownię oraz dwie sale jadalne. Jednak najbardziej imponujące i nowatorskie elementy wyposażenia znajdowały się pod pokładem. Kadłub statku był podzielony na 16 wodoszczelnych grodzi. Gdyby doszło do jego przedarcia, 4 z nich wypełniłyby się wodą, a pozostałe 12 utrzymałyby Titanica na powierzchni. Właśnie ten element konstrukcyjny nadał legendzie miano niezatapialnej. Jeśli wierzyć plotkom, Philip Frank, ówczesny wiceprezes White Star Line, dumnie mówił, że nic nie zatopi Titanica, jest niezatapialny. Jedyne, co pasażerowie odczują, to delikatny dyskomfort. Jednak 14 kwietnia 1912 roku słowa te okazały się gorzką pomyłką. Titanic zderzył się z górą lodową. W miarę przedzierania kadłuba pękło kilka ze wspomnianych już grodzi. Titanic zatonął 2,5 godziny od momentu zderzenia. Czy to rozmiar góry lodowej faktycznie przypieczętował los Titanica? A może wszystko potoczyłoby się inaczej, gdyby był mniejszy lub większy? Góry lodowe mogą być najróżniejszych kształtów i rozmiarów. Są to kawałki lodu, które odłamały się od lodowców lub czap lodowych na Arktyce i Antarktydzie i teraz dryfują gdzieś na oceanie, aż się rozpuszczą. Jedna z największych, jaką odkryto, przerosłaby Titanica ponad trzykrotnie.
Znaleziona w 1957 góra mierzyła niemal 170 metrów wysokości, prawie tyle co pomnik Waszyngtona. Wyobraźcie sobie zderzenie z czymś tak wielkim, ale mniejsze góry mogą być równie niebezpieczne. Niektóre są rozmiarów domów i nazywa się je wyspami lodowymi. Mniejsze to z kolei growlery. Są trudniejsze do zlokalizowania, a co za tym idzie, trudniej je ominąć. Ale mimo, że są mniejsze, potrafią wyrządzić tak samo dotkliwe szkody. Musimy również pamiętać, że góry lodowe zawsze są większe niż się wydaje. Ponad 80% ich masy znajduje się pod wodą. Większość ich ostrych i postrzępionych krawędzi pozostaje niewidoczna. Płynąc tuż obok nich, ryzykujemy uszkodzenie kadłuba statku. Ponieważ Titanic miał mało czasu na zmianę kursu, pomniejsza góra uderzająca w niego pod tym samym kątem wciąż byłaby wystarczająca, żeby posłać statek na dno. Niewykluczone, że większą dałoby się dojrzeć odpowiednio wcześniej. Titanic mógłby mieć nieco więcej czasu na zmianę kursu i uniknięcie katastrofy. Ale to nie dałoby mu żadnej gwarancji bezpieczeństwa. Płynął przez niebezpieczny obszar Atlantyku, zwany Doliną Lodowców. Znajduje się ona nieco ponad 400 km na wschód i południowy wschód od kanadyjskiej Nowej Fundlandii. Za jednym lodowcem mógł być inny, a za nim następny. Załoga musiałaby zachować szczególną ostrożność, żeby ominąć każde potencjalne zagrożenie. Na taką wyprawę lepiej by się sprawdził mniejszy statek. Rozmiary Titanica stanowiły niemałe wyzwanie nawigacyjne. Zresztą tuż po opuszczeniu doku w Southampton o mały włos nie zderzył się z innym, mniejszym liniowcem SS New York. Statki minęły się o zaledwie 60 cm. Gigantyczny parowiec z pewnością nie jest przystosowany do manewrów w tak ciasnych przestrzeniach. Statek takich rozmiarów potrzebowałby mnóstwo czasu i miejsca, żeby z powodzeniem zmienić kurs. Co do starcia okrętu z górą lodową, rozmiar łajby nie ma żadnego znaczenia. Islander był parowcem zaprojektowanym do pokonywania cieśnin wewnętrznego pasażu w Alasce. Latem 1901 roku zderzył się z górą lodową, która wydarła ogromną dziurę w przedniej części dziobu statku. Nie zatonął on od razu. Załoga starała się odpłynąć od lodowca na bezpieczny dystans, ale już wtedy dziób był całkowicie pod wodą, a rufa nad jej powierzchnią. Zatonięcie było kwestią czasu. Spośród 168 pasażerów i członków załogi katastrofę przeżyło 128 osób, a w oceanie przepadło złoto o wartości 3 milionów dolarów. Kadłub Islandera miał długość 73 metrów, co stanowiło niemal 1/4 rozmiarów Titanica. To niestety w niczym nie pomogło w starciu z górą lodową. W 1959 był również Hans Hiltoft, znany jako Mały lub Duński Titanic. Jemu też nadano przydomek najbezpieczniejszego pływającego statku. Miał długość 83 metrów i podróżowało nim 95 osób. Podobnie do prawdziwego Titanica, konstrukcja Hansa Hiltofta miała uchronić go przed wszelkimi zagrożeniami wielkich wód. Wraz z dnem z podwójnej stali miał również zbrojony dziób oraz 7 wodoszczelnych przegród. Jak taki statek mógł zatonąć? Ano mógł i zatonął. Podczas drogi powrotnej do Kopenhagi swego dziewiczego rejsu napotkał nie lada problem. 10 stycznia zdarzył się z górą lodową. Załoga nadała sygnał SOS, ale gdy okręt Johannes Kruse pojawił się na miejscu tragedii, po Hansie nie został żaden ślad. Jedynym dowodem tragedii było koło ratunkowe, które woda wyrzuciła na brzegi Islandii 9 miesięcy później. Jak widać, rozmiar statku nie ma najmniejszego znaczenia. Nie dałby Titanicowi żadnej gwarancji bezpieczeństwa podczas rejsu w 1912 roku. Ostatnie rozważania dotyczą próby ominięcia góry lodowej tuż po rozbrzmieniu syreny alarmowej. Po pierwsze, Titanic mógł podjąć próbę zatrzymania, ale to nie wchodziło w grę, ponieważ statek potrzebował do tego 800 metrów, a góra lodowa była oddalona od niego o 270. Po drugie, Titanic mógł próbować ominąć wielki lód poprzez zmianę kursu. Taki właśnie rozkaz wydał kapitan, ale próba ta spełzła na niczym, ponieważ góra przecięła kadłub niemal na pół. Ostatnia możliwość – czołowe zderzenie. Czy to jakkolwiek zmieniłoby losy Titanica? Odpowiedź jest intrygująca. Być może. Niektórzy uważają, że czołowe zderzenie mogłoby ocalić Titanica.
Taka kolizja zredukowałaby uszkodzenia do przedniej części statku. Góra lodowa zamiast przedrzeć się przez kadłub i większość grodzi, uszkodziłaby tylko cztery z nich. To oznacza, że pozostałe utrzymałyby Titanica na wodzie. Statek by się zatrzymał bez możliwości kontynuowania rejsu, ale przynajmniej pozostałby na miejscu do momentu pojawienia się ekip ratunkowych. Okręty takie jak Carpathia miałyby wystarczająco dużo czasu, aby dotrzeć na miejsce katastrofy i uratować możliwie jak najwięcej pasażerów. Edward Wilding, jeden z projektantów Titanica, wypowiadał się w podobnym tonie. Twierdził, że taką kolizję przeżyłoby więcej ludzi, a sam Titanic nie poszedłby na dno. Inni się nie zgadzają. Znajdujące się pod pokładem grodzie są zaprojektowane do obrony statku przed kolizjami z innymi okrętami, a nie górami lodowymi. Wskutek zderzenia z innym statkiem przegrody skurczyłyby się i pochłonęły pewną część jego siły. Drugi okręt zaś pochłonąłby pozostałą. Choć uszkodzenia byłyby rozległe, pozostałe grodzie i tak utrzymałyby statek na powierzchni, ale góry lodowe nie zginają się tak samo jak statki. Titanic pochłonąłby większą część siły zderzenia, co jeszcze bardziej by go zniszczyło, i to po całej długości kadłuba. Nity by wystrzeliły, spoiny by pękły, a grodzie w bardzo krótkim czasie wypełniłyby się wodą. Summa summarum, Titanic zatonąłby jeszcze szybciej. To oznacza znacznie mniej ocalałych. W każdym razie, jak to bywa z takimi rozważaniami, nigdy nie poznamy prawdy. Choć pierwszy i ostatni rejs Titanica był nieopisaną katastrofą, przyczynił się do wprowadzenia zmian, które zwiększyły bezpieczeństwo podróży morskich. Odkrycia, jakich dokonały kręgi naukowe, doprowadziły do powołania w 1914 roku Międzynarodowego Patrolu Lodowego. Organizacja ta śledzi ruchy gór lodowych na Atlantyku i Oceanie Arktycznym w celu zapewnienia innym okrętom możliwości ich ominięcia. Amerykańskie i brytyjskie liniowce mają obowiązek przewozić wystarczającą ilość łodzi ratunkowych, aby pomieścić każdego podróżnego. Wprowadzono również obowiązkowe. Noc była ciemna i przerażająca. Kilkaset osób siedziało w łodziach ratunkowych, nie wiedząc, co się wydarzy, ani jak od teraz będzie wyglądało ich życie. Jedyne, co wiedzieli, to że wielki statek, którym podróżowali jeszcze kilka godzin temu, na ich oczach pogrążył się w odmętach oceanu. Byli sami i czekali na pomoc. Czy ktokolwiek w ogóle przybędzie? Nie mieli pojęcia, czy inne statki, które przepływały relatywnie blisko, słyszały ich wołania o pomoc. Jedyne, co mogli teraz zrobić, to czekać. Titanic, góra lodowa i noc. To jedna z najsłynniejszych współczesnych historii, o której mówią wszyscy, nawet dziś, ponad 100 lat później. 16 łodzi ratunkowych na pokładzie było w stanie pomieścić tylko połowę pasażerów Titanica. Wiele łodzi było w połowie pustych. W jednej z nich znajdowała się 2-miesięczna dziewczynka, Milvina Dean. Była to najmłodsza pasażerka na pokładzie tego ogromnego statku. Jej rodzice zdecydowali się opuścić Anglię, ponieważ marzyli o stworzeniu w Stanach Zjednoczonych lepszego życia dla swojej rodziny. Ojciec miał rodzinę w Kansas i liczył na to, że uda im się rozkręcić tam swój biznes. Rodzina nie miała znaleźć się na pokładzie wielkiego statku pasażerskiego. Przeniesiono ich na jego pokład z powodu strajku węglowego i zaokrętowano w Southampton jako pasażerów trzeciej klasy. W tę zimną i na pozór spokojną noc ojciec Milviny poczuł, jak statek uderzył w górę lodową. Od razu poszedł sprawdzić, co się stało. Kiedy zobaczył, że ludzie wpadli w panikę, a załoga ostrzega wszystkich o zagrożeniu, od razu pobiegł do kajuty, aby powiadomić o tym swoją żonę. Powiedział jej, aby ubrała dzieci i szybko skierowała się na pokład. Członkowie załogi rozkazali przygotować łodzie ratunkowe i kierować do nich na początku kobiety i dzieci. Była to szansa przynajmniej dla części rodzin na znalezienie się w bezpiecznym miejscu. Milvina razem z matką i bratem dostali się do łodzi ratunkowej numer 10. Znaleźli się w pierwszej grupie z 706 pasażerów i członków załogi, którzy wydostali się z pokładu tonącego statku. W końcu statek Carpathia usłyszał ich wołania o pomoc i uratował pasażerów Titanica, zabierając ich do Nowego Jorku. Ojciec Milviny niestety nie ocalał z katastrofy. Dziewczynka dorastała w Ashest w Anglii, czyli niedaleko miejsca, w którym weszła z rodzicami na pokład statku. Kiedy dorosła, pracowała jako sekretarka i asystentka w małej firmie w Southampton. Nigdy nie wyszła za mąż.
Milvina zawsze mawiała, że nie wspominała o tragedii Titanica, ponieważ nic z niej nie pamiętała i nie chciała, żeby ludzie myśleli, że w ten sposób stara się zwrócić na siebie ich uwagę. W 1985 roku francusko-amerykańska ekspedycja zlokalizowała wrak Titanica. Znajdował się około 600 km na wschód od Mistaken Point w Nowej Fundlandii na głębokości ponad 3 km. Nurkowie potwierdzili, że statek przełamał się na dwie części. Przez dekady wierzono, że zatonął w jednym kawałku, a tym, co miało przyczynić się do tragedii, było uszkodzenie kadłuba od uderzenia w górę lodową. W rzeczywistości statek przełamał się na pół pomiędzy trzecim i czwartym kominem. Stało się to na krótko przed jego zniknięciem pod powierzchnią wody. Cały ten proces, od momentu uderzenia w górę lodową, trwał około 2 godzin i 40 minut. Ludzie nie myśleli za dużo o Titaniku, dopóki badacze nie odnaleźli wraku. Pod koniec życia Milvina sprzedała na aukcji część majątku swojej rodziny, aby opłacić pobyt w domu opieki. Wśród wystawionych przedmiotów znalazła się walizka z ubraniami, jaką rodzina dostała po dotarciu do Stanów Zjednoczonych, a także list z informacją o odszkodowaniu, które jej mama otrzymała z funduszu pomocowego Titanica. Listy te określały pomoc finansową dla pasażerów, którzy w katastrofie stracili bliskich. Milvina umarła, kiedy we wieku 97 lat zachorowała na zapalenie płuc. Była najmłodszą spośród 705 osób, które przetrwały to wydarzenie. Titanic był największym statkiem na świecie i niektórzy spodziewali się, że tak duży okręt będzie miał 4 kominy, jednak Thomas Andrews, człowiek, który go zaprojektował, wierzył, że 3 kominy w zupełności wystarczą. Czwarty komin pełnił więc funkcję dekoracyjną. 2200 osób znajdowało się na pokładzie statku, kiedy zatonął. Łącznie na pokładzie było 908 członków załogi i maksymalna dopuszczalna ilość pasażerów, czyli 3500. Pewnie widzieliście w filmie, że pasażerowie podzieleni byli na różne klasy. Szacuje się, że całkowity majątek pasażerów z pierwszej klasy wynosił 500 milionów dolarów. Według badaczy wraz ze statkiem zatonęły przedmioty o łącznej wartości 6 milionów dolarów. W pierwszej klasie panowały luksusowe warunki. Znajdowały się tam 4 restauracje, 2 biblioteki, 2 zakłady fryzjerskie, czytelnie i ciemnia fotograficzna. Pasażerowie pierwszej klasy mogli również skorzystać z podgrzewanego basenu. Przyjemność ta kosztowała szylinga. Na statku znajdowały się również łaźnie tureckie i elektryczne, dostępne za 4 szylingi. Wybudowanie tego giganta w 1912 roku kosztowało 7,5 miliona dolarów. Dziś koszt ten sięgałby już 200 milionów dolarów. Cena biletów pierwszej klasy wynosiła 2560 dolarów, co jest ekwiwalentem dzisiejszych 61 tysięcy dolarów. Co znajdowało się w tych drogich kajutach? Salon, 2 sypialnie, 2 garderoby i łazienka. Zapłacilibyście tyle za taki luksus? Badacze wciąż nie zbadali wielu pomieszczeń Titanica, ponieważ ciężko do nich dotrzeć podwodnymi pojazdami. Szkolenie z używania łodzi ratunkowych było zaplanowane na ten sam dzień, w którym statek zatonął, ale z nieznanych powodów zostało odwołane. Załoga przeprowadziła tylko jedno takie ćwiczenie i to wtedy, kiedy statek wciąż był zacumowany w Southampton. Nawet jeżeli załoga zostałaby odpowiednio przeszkolona, a każda łódź ratunkowa zostałaby wypełniona, uratowanie wszystkich pasażerów nie byłoby możliwe. W tamtym czasie Titanic był największym poruszającym się obiektem na świecie. 31 maja 1911 roku jego ogromny kadłub zwodowano na rzece Lagan w Belfaście. Ponad 100 tysięcy osób przyszło, aby zobaczyć to trwające nieco ponad minutę wydarzenie, które przebiegło bez większych komplikacji. Ludzie odpowiedzialni za statek od razu odholowali kadłub do doku stoczni. Tysiące pracowników spędziło większość kolejnego roku budując pokład i konstruując wszystkie luksusowe wnętrza, które nadały Titanicowi jego wyjątkowy wygląd. Instalowali również 29 wielkich kotłów, mających zasilać 2 główne silniki parowe. Ile pozostało do dzisiaj z wraku Titanica? Jak zapewne wiesz, minęło 110 lat od jednej z najsłynniejszych katastrof morskich w historii. Titanic, drugi największy parowy liniowiec pasażerski, po swojej siostrzanej jednostce Olympiku, zatonął podczas dziewiczego rejsu z Southampton do Nowego Jorku.
Miało to miejsce po zderzeniu z górą lodową w nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku. W tragedii zginęło ponad 1500 z 2200 pasażerów na pokładzie. Wystarczyły 3 godziny, aby zniweczyć 3 lata ciężkiej pracy 3000 robotników. Gdyby Titanic powstawał w XXI wieku, budowa kosztowałaby ponad 210 milionów dolarów. O godzinie 2:20 statek w całości poszedł pod wodę i przez większą część XX wieku był to ostatni raz, kiedy widziano Titanica. W roku 1985 wrak został odkryty przez oceanologa Roberta Ballarda. Jego ekspedycja potwierdziła przede wszystkim, że przed zatonięciem Titanic faktycznie został rozerwany na pół. W trakcie pierwszych misji rozpoznawczych zidentyfikowano z zewnątrz jedynie sam kadłub oraz główny pokład. Ballard skupił się na opracowaniu planu ochrony i zabezpieczenia wraku przed zniszczeniem. Jego drugim celem było natomiast odnalezienie jak największej ilości rzeczy osobistych rozrzuconych po dnie oceanu. Ballard wspominał później, że oglądanie pozostałości wiekopomnej katastrofy było dla niego szokujące i jednocześnie emocjonujące. Na terenie usłanym szczątkami wokół głównego statku jego ekipa odkryła całe mnóstwo drobnych przedmiotów, m.in. osobistych rzeczy należących do pasażerów, z których wiele zabrano na powierzchnię, m.in. buty oraz resztki ubrań. Zlokalizowano także ogromne śruby napędowe na wpół zakopane w dnie i pokryte glonami. Na obszarze ponad 1,5 km² rozsiana była zawartość kuchni, talerzy, naczyń i sztuczców w większej ilości niż można się było spodziewać po kuchni okrętowej. Na podstawie ekspedycji stworzono trójwymiarową symulację ukazującą krótką historię Titanica, od dumy brytyjskiej floty na początku dziewiczego rejsu po stan obecny. Ale symulacja nie wystarczyła badaczowi głębin morskich Jamesowi Cameronowi, który postanowił jako pierwszy wybrać się do samego serca wraku. Tak, mowa o tym samym Cameronie, który wyreżyserował Titanica z 1997 roku. Był to jeden z najbardziej kasowych filmów w historii. W ramach zbierania materiałów do produkcji Cameron aż 30 razy nurkował do wraku. Zdradził, że jego prawdziwą pasją zawsze był ocean. Już od dzieciństwa marzył o badaniu morskich głębin. Reżyserowanie filmów to dla niego tylko sposób na zarobek. Gdy zaoferowano mu pracę nad najnowszą kinową wersją Titanica, zgodził się głównie po to, aby mieć okazję zwiedzić pozostałości statku. W każdym razie Cameron stwierdził, że oglądanie wraku z zewnątrz to za mało. Należało dostać się do środka, zbadać i sfotografować bizantyjskie wnętrza, aby jak najwierniej oddać je w filmie. W tym celu Cameron posłużył się nowoczesnym robotem wyposażonym w kamery, którym sam sterował. Dzięki tej technologii ujawniono obraz Titanica, jakiego nie widziano od 1912 roku. Odkryto m.in. łaźnię turecką wykończoną w stylu mauretańskim, tuż obok pływalni oraz restauracji dla trzeciej klasy. Zdumiewające było, że kunsztownie zdobiony marmur na ścianach sauny był prawie nienaruszony. Używający łaźni pasażerowie przykrywali się grzanymi kocami, korzystając z usług kelnerów. Niesamowite jest porównanie wnętrz Titanica przed i po katastrofie. Cały ten przepych i bogactwo zanurzone w odmętach oceanu. Kolejnym ciekawym odkryciem Camerona był maszt dziobowy, jeden z dwóch masztów na liniowcu. Zainstalowany był na nim przekaźnik radiotelegraficzny. Był to system opracowany przez Marconiego, pioniera morskiej komunikacji bezprzewodowej. Od masztu prowadziły kable do kabiny radiowej. Na maszcie dziobowym dumnie powiewała flaga brytyjskiej floty handlowej. Określenie flota handlowa odnosi się do wszystkich statków nienależących do marynarki wojennej. Na szczycie 30-metrowego masztu znajdowało się bocianie gniazdo. Okres przeszło 100 lat pod wodą zrobił swoje. Maszt złamał się pod wpływem rdzy, rozpadło się nawet bocianie gniazdo. Wrak Titanica to istny skarb dla morskich odkrywców. Jednak, jak to bywa ze skarbami, jest trudny do zdobycia. Na głębokość 3800 metrów praktycznie nie dociera światło słoneczne. Badaczom niezbędny jest zatem zaawansowany sprzęt.
To zresztą główny powód, dla którego o Titanicu zapomniano na ponad 70 lat. Przez długi czas nie istniała odpowiednio zaawansowana technologia, aby bezpiecznie przeprowadzać misje badawcze oraz uwieczniać obrazy, czy to na zdjęciach, czy na filmie. Co ciekawe, pionierski w tej dziedzinie okazał się przemysł filmowy. Szukano sposobów na kręcenie filmów pod wodą, zaczynając od rozwiązań tak banalnych, jak choćby wkładanie kamery do pudełka. Technologia zaszła od tamtych czasów całkiem daleko. Obecnie jesteśmy w stanie robić podmorskie zdjęcia oraz nagrywać filmy w wysokiej rozdzielczości. Jednym z podstawowych problemów jest olbrzymie ciśnienie panujące na dużej głębokości. Aby je wytrzymać, łodzie podwodne muszą posiadać bardzo grube ściany, co najmniej 28 cm. Trzeba było też jakoś obejść brak światła. W dokumentowaniu Titanica występuje jeszcze dodatkowy problem. Mianowicie, cały wrak pokryty jest czerwonawymi bakteriami. Tak się składa, że czerwony kolor słabo odbija się w wodzie, co nie ułatwia zadania fotografom. Aby robienie zdjęć było w ogóle możliwe, załogowe pojazdy podwodne badające wrak Titanica wyposażane są w potężne reflektory. Oglądając wrak po raz pierwszy, zwłaszcza z daleka, obserwatora może zaskoczyć widok dziwacznych, rdzawych struktur przypominających kolumny roztopionego wosku. Zwisają z Titanica niczym stalaktyty albo sople lodu, a ponieważ są bardzo kruche, systematycznie rozpadają się na mniejsze fragmenty, nawet pod wpływem słabych prądów morskich. Są to kolonie drobnoustrojów odżywiających się żelazem, które wcześniej nie występowały naturalnie na dnie morza. Te mikroby plus ekstremalne warunki panujące na dużej głębokości to fatalna kombinacja sprawiająca, że Titanic jest dosłownie pożerany przez ocean. Unikalny gatunek konsumujących rdze bakterii nazwano od statku Halomonas titanicae. Wrak Titanica to dla nich wspaniałe źródło pożywienia. Pochłaniają do 100 kg żelaza dziennie. Pojawiło się wiele spekulacji odnośnie tego, kiedy wrak całkowicie się rozpadnie na skutek działania bakteryjnego nalotu. Według zespołu Camerona do drugiej śmierci Titanica pozostało jeszcze sporo czasu. Jedną z ostatnich ekspedycji do wnętrza wraku sfinansowano w jednym celu – odnalezienia konkretnej prywatnej kabiny wynajętej przez Benjamina Guggenheima. Tak jest, chodzi o założyciela słynnego nowojorskiego muzeum. Urodzony w Filadelfii Guggenheim pochodził z zamożnej rodziny, która dorobiła się majątku na kopalniach, jednak Guggenheim nie odziedziczył po ojcu talentu do interesów. Wracając z Europy w towarzystwie swojej kochanki, lokaja oraz szofera, był jednym z wielu milionerów na pokładzie Titanica. Wykupił bilet jak za dużo węgla. Gdy statek opuścił Belfast i zaczął zmierzać się w stronę Southampton, na dolnych pokładach dało się słyszeć głośny huk, który pozostał niezauważony. Piec szalał, a turbiny obracały się, pchając Titanica naprzód z dużą prędkością. Załoga cieszyła się, gdy statek płynął przed siebie, nie zdając sobie sprawy z niepokojącego odgłosu. Po przybyciu do Southampton, pośród setek innych pasażerów, na pokład wszedł Grzegorz. Po 13 latach na morzu miał ogromne doświadczenie, uwzględniając funkcję kwatermistrza na 6 statkach. Będąc na pokładzie najwspanialszego transatlantyku w historii, był gotowy na kolejne wyzwanie w swojej karierze. Grzegorz miał ogromne doświadczenie, zwłaszcza w zakresie pływania po Arktyce. Jego rola miała kluczowe znaczenie dla załogi. Pomagał jej zrozumieć wody otaczające biegun północny. Miał być głównym obserwatorem na zdradliwej trasie pełnej gór lodowych. Grzegorz miał pewne obawy dotyczące podróży. Orbita Ziemi była bardzo blisko Słońca i Księżyca, powodując wysokie przypływy. Przez to góry lodowe występowały częściej i znajdowały się na ścieżce Titanica podczas podróży do Nowego Jorku. Oceniając wieżyczkę obserwacyjną i sprawdzając dostępny sprzęt, Grzegorz nie znalazł lornetki. Zmartwił się tym, ale pozostali żeglarze się z niego śmiali. Jeśli zabraknie nam kostek do lodu, przebijemy się przez górę lodową, stwierdził jeden z nich. Grzegorzowi nie było jednak do śmiechu. Chcąc dowiedzieć się, dlaczego brakuje sprzętu dla tak ważnej funkcji na statku, Grzegorz nie dawał za wygraną. Niestety, oficer z kluczami do szafki zawierającej lornetki został usunięty z załogi dosłownie w ostatniej chwili. Grzegorz nie mógł uwierzyć, że pominięto coś tak ważnego.
Mając na uwadze wielkość statku i liczbę pasażerów, jak również fakt, że trzeba było płynąć zdradliwym kursem, nie miało to żadnego sensu. Grzegorz nie chciał włamywać się do szafki, mając nadzieję, że koniec końców lornetka nie będzie mu potrzebna. Przecież gdyby na trasie miały wystąpić góry lodowe, kapitan otrzymałby odpowiednie powiadomienie o zagrożeniu. Grzegorz nie wiedział jednak, że odebrano ostrzeżenie informujące o nadchodzącym niebezpieczeństwie. Telegram nie miał jednak wymaganego prefiksu, przez co nie dotarł bezpośrednio do kapitana. Ostrzeżenie zostało więc pominięte. Jan i pozostali członkowie załogi na dolnych pokładach przygotowywali się do podróży. Mężczyzna zauważył gęste spaliny, które były zdecydowanie zbyt ciężkie, aby wydobyć się z pieca. Załoga przeszukała dolne pokłady i udało im się znaleźć źródło spalin. Była to podpalona kubka węgla w bunkrze węglowym. Nie wiadomo, kiedy zajęła się ogniem, ale pożar obejmował coraz to większe pokłady węgla, rosnąc z czasem. Ogień był niepokojący. Wszczęto alarm, informując o całej sprawie oficera. Ten ocenił szkody i potwierdził, że kapitan uznał całą sprawę za niegroźną, ponieważ uszkodzenia były niewielkie. Jan nie miał pewności co do tej oceny. Wiedział jednak, że w zamkniętej przestrzeni, w żelaznych przegrodach powstaje otoczenie przypominające piekarnik, w którym temperatura rośnie wraz z upływem czasu. Titanic płynął przed siebie, co nie miało sensu dla Jana. Przecież dopiero co opuścili Southampton. Był pewny, że zawrócą. Jan i reszta załogi otrzymali rozkaz, aby załadować do pieca podpalony węgiel i nie przestawać, aż pożar zostanie opanowany. Było to możliwe, ale bardzo trudne zadanie, które mogło potrwać całą podróż. Ciągłe podawanie węgla zapewniało szybkie tempo obracania się turbin, do którego nie był przygotowany Titanic. Był to luksusowy statek pasażerski, którego zadaniem nie było bicie rekordów prędkości. Jednak załoga była dumna nie tylko z faktu, że Titanic był niezatapialny, lecz również z tego, że był najszybszy. Jan wraz z załogą ładowali węgiel do pieca przez kilka dni. Temperatura wewnątrz dziobu rosła z każdym dniem. W przegrodzie było tak gorąco, że szwy w żelaznych ścianach i nitach słabły. Dwa dni? Jeszcze tylko dwa dni. Śmiał się John, próbując podnieść na duchu swoich kompanów, gdy ci pracowali bez odpoczynku. Gdy jednak śmiali się, żartowali i wyczekiwali suchego lądu, nie mieli pojęcia, że nieustannie zbliżają się do kresu swojej podróży. Titanic szybko przemierzał spokojne wody. Grzegorz uważnie patrzył przed siebie z wieżyczki obserwacyjnej, ponieważ statek wpływał na teren gór lodowych. Niezależnie od tego, że do tej pory nie było ich widać, pojawić się mogło złudzenie fałszywego horyzontu, uniemożliwiając określenie prawdziwej odległości obiektów. Gdy statek z prądu zatokowego wpłynął do zimniejszego prądu labradorskiego, kolumny powietrza ochładzały się od spodu, tworząc zjawisko inwersji termicznej. Tak wysokie ciśnienie powietrza uniemożliwiało powstanie mgły, dając złudne poczucie dobrej widoczności, ale inwersja termiczna może tworzyć iluzje optyczne. Horyzont może być dalej i wyżej niż się wydaje, maskując obiekty znajdujące się przed nim. Taki sztuczny horyzont może z łatwością ukryć zbliżające się góry lodowe. Grzegorz znał zagrożenia spokojnych wód arktycznych. Wolał wzburzoną wodę. Fale ułatwiały wykrycie gór lodowych. Wyglądając z wieżyczki, spoglądał w kierunku mrocznej otchłani przed sobą. Nagle, około 1,5 kilometra od statku, szybko uwidoczniło się coś strasznego. Góra lodowa przed nami! Krzyknął Grzegorz do kolegi, który szybko zadzwonił na mostek, aby wydać rozkaz ostrego skrętu na sterburtę. Sternik odebrał połączenie. W tym chaotycznym momencie przekręcił ster w lewo, następnie zdał sobie sprawę z błędu i szybko przekręcił ster w przeciwnym kierunku. Statek zmierzał w kierunku góry lodowej, skręcając na bakburtę przy jednoczesnym obniżeniu prędkości. Mimo iż doszło do opóźnienia w obrocie steru, mogło to nie mieć znaczenia, zwłaszcza biorąc pod uwagę niewielką odległość od góry oraz wysoką prędkość statku. Gdy zbliżał się do góry lodowej, wydawać się mogło, że ją minie, ale ponad 87% góry znajdowało się pod wodą. Kiedy zbliżył się do jej boku, lód ukryty pod wodą uderzył w dziób po lewej stronie, przebijając kadłub i tworząc wyrwę o wielkości 1 m². Statek zadrżał, a wszyscy na pokładzie wiedzieli, że coś jest nie tak.
pośród zamieszania i strachu nie mieli pojęcia o uszkodzeniach. Gdy pasażerowie dochodzili do siebie, 6 z 16 przegród szybko wypełniało się wodą. Kadłub mógł znieść wypełnienie tylko 4 przegród, aby nie zatonąć. Czas uciekał, podczas gdy Titanic zaczął pogrążać się w wodzie. Osłabiona przegroda z nagrzanymi stalowymi filarami i nitami pękła pod wpływem ciśnienia i nagłej zmiany temperatury po zalaniu lodowatą wodą. Wydano rozkaz opuszczenia statku, przygotowano łodzie ratunkowe, a do pobliskich statków wysłano sygnał o pomoc. Operator radia nieustannie wzywał pobliski statek, który do niedawna miał stały kontakt z Titanikiem. W ciągu ostatnich kilku dni komunikacja z tym statkiem była nieprzerwana. Odbierano od niego ostrzeżenia do górach lodowych od momentu wypłynięcia z Southampton. Ostatni komunikat ostrzegawczy przyszedł zaledwie godzinę temu. Po jego odbraniu operator odparł kpiąco: dajcie spokój, zakładając, że ostrzeżenia o górach lodowych nie mają żadnego sensu. Po tej niefortunnej odpowiedzi statek wyłączył radio. Najbliższy okręt, który odpowiedział na wezwanie o pomoc, znajdował się 800 km dalej, zbyt daleko, by na czas udzielić wsparcia. Słoneczny, wiosenny dzień w Southampton, 10 kwietnia 1912 roku. To tego dnia w swój dziewiczy rejs ma wypłynąć Titanic, na którym jesteś jednym z pasażerów pierwszej klasy. Wszyscy są podekscytowani zbliżającą się podróżą. Spacerując po liniowcu, zaczynasz z nudów liczyć szalupy ratunkowe zawieszone na żurawikach, które są zamontowane na skraju głównego pokładu. Ale chwila, jakoś ich podejrzanie mało. Czy w razie potrzeby zmieści się w nich 3000 pasażerów? Na transatlantyku można było z powodzeniem zainstalować 64 szalupy. Ilość w zupełności wystarczająca, aby pomieścić wszystkie osoby na pokładzie. Architekt projektu, Alexander Carlyle, zamierzał wyposażyć statek w 48 łodzi, jednak ostatecznie jego propozycja została odrzucona, a na Titanicu umieszczono ich jedynie 20. Co ciekawe, niewystarczająca liczba szalup pozostawała w zgodzie z literą przepisów. W tamtym czasie ilość wymaganych łodzi ratunkowych obliczano na podstawie tonażu statku, a nie ładowności pasażerskiej. Dyrektor White Star Line zdecydował się tak drastycznie ograniczyć liczbę szalup ze względów estetycznych. Uważał, że łodzie zaśmiecają pokład, a także mogą zniechęcać ludzi do podróżowania statkami kompanii żeglugowej. Po bezowocnych sporach z dyrekcją firmy, Carlyle odszedł z pracy. Nie da się ukryć, że pokłady Titanica imponowały przestronnością i cieszyły oko, ale czy rzeczywiście warto było dla prezencji poświęcać bezpieczeństwo? W 2012 roku, dokładnie 100 lat po katastrofie, odnaleziono dokumenty ujawniające pełen wymiar skandalu związanego z szalupami. Okazało się, że inspektor Izby Handlu, Maurice Clark, na 5 godzin przed wypłynięciem zaproponował zamontowanie co najmniej 10 dodatkowych szalup. Jednak właściciele Titanica nie chcieli żadnych opóźnień i zignorowali apel urzędnika. Co więcej, Clark usłyszał zawoalowane groźby, że straci posadę, jeżeli przekaże te informacje swoim przełożonym. Z perspektywy czasu, gdyby zastosowano się do rady przezornego urzędnika, katastrofę być może przeżyłoby aż 700 osób więcej. W 20 łodziach, nawet wypełnionych po brzegi, mogłaby się uratować nie więcej jak 1/3 pasażerów. Każda szalupa mieściła do 65 osób, ale z niewiadomych przyczyn kilka z nich spuszczono na wodę, w dużej mierze pustych. Co gorsza, załoga Titanica nie była przeszkolona w operowaniu żurawikami służącymi do obniżania szalup. Łodzie były spuszczane powoli, niezdarnie i bez odpowiedniego nadzoru. Z 20 łodzi 18 zostało zbudowanych w sposób właściwy. Jakby tego było mało, pasażerom nie wyjaśniono procedur bezpieczeństwa. 14 kwietnia miały się odbyć ćwiczenia ewakuacyjne, jednak zostały one odwołane przez kapitana Smitha. Jeden z wielu mitów narosłych wokół tragicznego końca Titanica ma związek właśnie z niewystarczającą liczbą szalup. W tamtych czasach powszechnie przyjmowano, że w sytuacjach ewakuacyjnych kobiety i dzieci mają pierwszeństwo, choć nie było to formalnie uregulowane żadnym prawem. Wkrótce po zatonięciu Titanica pojawiły się plotki, że w ostatnich chwilach przed katastrofą niektórzy zdesperowani mężczyźni próbowali przebierać się za panie, aby zdobyć miejsce na łodzi i ujść z życiem. Były to jednak wyłącznie plotki. Nie odkryto żadnych dowodów na tego typu zachowania.
Ale wracając, co się zatem stało z łodziami po uderzeniu w górę lodową? Wiadomo, że wszystkie szalupy zbudowano nocą między 12.40 a 2.15. Wtedy znajdowało się na nich łącznie 718 osób. Jednak gdy o 4 nad ranem parowiec Carpathia, który otrzymał wezwanie o pomoc, dopłynął na miejsce, wziął na pokład 705 rozbitków. Załodze Carpathii wyłowienie wszystkich ocalałych plus 13 szalup zajęło 4,5 godziny. Więcej nie można było po prostu wziąć na pokład, w związku z czym pozostałe puste łodzie ratunkowe pozostawiono na morzu. 13 wyłowionych jednostek właściciele Titanica otrzymali później z powrotem. O dziwo, zwrócone łodzie z niewiadomych przyczyn zniknęły z oficjalnych dokumentów kompanii żeglugowej. Zachowało się zdjęcie ukazujące 13 szalup wyładowywanych z Carpathii w nowojorskim porcie, do którego notabene miał 18 kwietnia zawitać Titanic. Z łodzi usunięto tabliczki znamionowe oraz wszelkie inne oznaczenia dowodzące, że pochodziły z zatopionego liniowca. Niektóre źródła podają, że szalupy wkrótce potem zniszczono, ale czy faktycznie tak się stało? Cóż, w każdym razie słuch po nich zaginął. A co z ludźmi pozostawionymi na morzu? W kręgach zainteresowanych tragedią Titanica zaciętą dyskusję wywołuje zwłaszcza los jednej z szalup. Łódź składana A, spuszczona na wodę jako ostatnia, została odzyskana przez Oceanic ponad 300 km od miejsca katastrofy. W łodzi znaleziono obrączkę ślubną z wygrawerowanym napisem od Edwarda dla Gerdy, co pozwoliło zidentyfikować zaginionych na morzu małżonków. Edward i Gerda Lindelowie emigrowali ze Szwecji do USA. Jeśli wierzyć relacjom ocalałych, on przedostał się do szalupy A, natomiast jego żona nie zdołała opuścić tonącego statku. Oboje spotkała na morzu śmierć, a obrączkę ślubną wysłano do ojca Gerdy. Wyławianie łodzi składanej A zachowało się zarówno na zdjęciach zrobionych przez członków załogi Oceanica, jak i w szczegółowym, ręcznie spisanym sprawozdaniu jednego z pasażerów. Bardziej niż łódź się przypominała ponoć rzucany na falach kawałek drewna. Jako pierwszą z feralnego liniowca zbudowano szalupę numer 7, którą nazwano Łodzią Milionerów. Jak głoszą plotki, jej 12 pasażerów przekupiło załogę, aby oddalić się jak najszybciej z miejsca katastrofy, zamiast pomóc w wyciąganiu ludzi z lodowatej wody. W 2015 roku kilka przedmiotów odnalezionych w tej właśnie szalupie, m.in. menu obiadowe, bilet oraz list jednego z pasażerów, sprzedano na aukcji za 70 000 dolarów. Tragedia Titanica okazała się silnym bodźcem do zmiany regulacji prawnych. Od tamtej pory każdy pasażerski liniowiec musiał być wyposażony w wystarczająco dużo szalup dla wszystkich osób na pokładzie. A co do odzyskanych łodzi, był to w większości całkiem nowy sprzęt, więc prawdopodobnie znalazł zastosowanie na innych transatlantykach, choćby Olimpiku, który był siostrzaną jednostką Titanica. Niektóre przypuszczalnie odsprzedano prywatnym kolekcjonerom, a resztę porzucono. Szalupa z zatopionego statku była przez wielu żeglarzy uznawana za zły omen. Pozostają nam jednak tylko domysły, ponieważ władze White Star Line nie wydały w tej sprawie żadnego oficjalnego oświadczenia. Choć los prawdziwych łodzi pozostaje nieznany, w muzeach, w angielskim Falmouth, a także w Belfaście można podziwiać ich pełnowymiarowe repliki. Jedna z szalup należących do wspomnianej linii żeglugowej, które zachowały się do dziś, nie pochodzi co prawda z Titanica, ale ma z nim pewien związek. Chodzi o odrestaurowaną łódź numer 6 ze statku Oceanic, tego liniowca, który wyłowił łódź A. Rzekomo on należy do prywatnego kolekcjonera, ale nie wiadomo gdzie dokładnie się znajduje, podobnie jak szalupy z Titanica. Tabliczki znamionowe oraz pozostałe oznaczenia na łodziach zostały później wystawione na aukcję przez White Star Line. Jedną z nich zakupił ponoć Rick Springfield. Gdy do odzyskanych łodzi dotarli pracownicy White Star Line, jednej tabliczki już brakowało. Te z łodzi numer 8 zabrał członek załogi Titanica, żeglarz o imieniu Thomas Jones. Podarował ją Lucy Leslie, hrabinie Rhodes, wraz z listem opisującym więź, jaka połączyła ich w noc katastrofy. Jak widać, nawet kradzież bywa romantyczna. Podobne artefakty, każdy z towarzyszącą mu historią, znalazły się z czasem na różnych wystawach, m.in. w irlandzkim Larne oraz angielskim Worcester. Niektórzy eksperci są obecnie zdania, że nawet gdyby Titanic posiadał więcej łodzi ratunkowych, było za mało czasu, aby je wszystkie zbudować. Po zderzeniu z górą lodową statek tonął po prostu zbyt szybko. W istocie zdumiewające wydaje się, że w takich okolicznościach udało się uratować ponad 700 pasażerów.
Niektórzy ludzie wciąż boją się podróżować w rejonie Trójkąta Bermudzkiego. I nic dziwnego, skoro od połowy XIX wieku zaginęło tam ponad 50 statków oraz 20 samolotów. Trójkąt Bermudzki to obszar Atlantyku, tu południowo-wschodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Jego granice, z grubsza w kształcie trójkąta, wyznaczono nieoficjalnie i nie znajdziecie ich na zwykłej mapie. Na przestrzeni lat powstało wiele mitów związanych z tym tajemniczym miejscem. Kilka z nich dzisiaj obalimy. Popularna teoria głosi, że w miejscu Trójkąta Bermudzkiego znajdowała się kiedyś Atlantyda, pradawne, mityczne miasto zamieszkane przez wysoce rozwiniętą cywilizację. Mieszkańcy Atlantydy umieścili na granicach swojej krainy generujące energię kryształy, które zasilały całe miasto. W wyniku trzęsień ziemi Atlantyda zatonęła, a jej ruiny do dziś spoczywają na dnie oceanu. Orędownicy tej teorii utrzymują, że choć Atlantyda została zniszczona, niektóre kryształy wciąż działają i to one odpowiedzialne są za katastrofy. Zatopione kryształy emitują rzekomo ku powierzchni promienie energii, które uszkadzają instrumenty elektroniczne na statkach i samolotach. Nie potwierdzają tego żadne fakty. Ktoś po prostu wspomniał o Atlantydzie w jednej z wielu książek na temat Trójkąta Bermudzkiego i szalona teoria poszła w świat. Coś jednak faktycznie jest na rzeczy z elektroniką. Astronauci z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej potwierdzają, że w rejonie Trójkąta osłabieniu ulega pole magnetyczne Ziemi, tarcza chroniąca naszą planetę przed promieniowaniem słonecznym. Okazuje się, że nad tym obszarem Atlantyku cząsteczki promieniowania słonecznego poruszają się szybciej niż w jakiejkolwiek innej części planety. Sprawia to, że satelity krążące w atmosferze czasami szwankują, jednak nie powinno mieć to żadnego wpływu na instrumenty statków ani samolotów. Pojawiają się też twierdzenia, że Trójkąt Bermudzki stanowi centrum magnetycznych anomalii powodujących błędy nawigacyjne. Jednak systematyczne badania mapy magnetycznej tego rejonu nie wykazują żadnych nieprawidłowości. Podróż przebiega bez zakłóceń. Ocean jest spokojny, ani śladu sztormu. Zerkasz na kompas i spostrzegasz, że igła zaczyna kręcić się jak szalona. O nie, zaczęło się. W panice chwytasz koło sterowe, aby jak najszybciej oddalić się z tego miejsca. Kapitanowie statków w epoce żaglowców nie mieli oczywiście o tym pojęcia, ale już od dłuższego czasu istnieje naukowe wyjaśnienie dziwnego zachowania kompasu na tym obszarze. Trójkąt Bermudzki to jedno z nielicznych miejsc na świecie, gdzie pokrywa się północ geograficzna z północą magnetyczną. Ta geograficzna wskazuje rzeczywisty biegun północny, natomiast magnetyczna wskazuje biegun magnetyczny półkuli północnej, który nieustannie się przemieszcza. Czasami oba bieguny się pokrywają, a wyznaczająca je linia to agona. Na tej linii mogą występować nietypowe odczyty kompasu, co też musiał sobie myśleć kapitan statku płynącego przez Trójkąt Bermudzki na początku XX wieku, gdy nie potrafił odnaleźć prawdziwej północy. W rezultacie statki często schodziły z kursu. Trójkąt zahacza o Morze Karaibskie, wprost usiane malutkimi wysepkami. Morze jest tutaj dość płytkie, więc statki zbliżające się do wysp osiadały na mieliznach w zupełnie nieznanych miejscach. W tamtych czasach nawigatorzy nie mogli posłużyć się GPS-em, byli skazani na kiepsko narysowane mapy, sekstans i busole, czyli właśnie kompas. Dość ironiczny jest fakt, że w czasach, gdy mamy do dyspozycji nowoczesne formy nawigacji, kompas w Trójkącie Bermudzkim działa już prawidłowo, gdyż północ magnetyczna od dłuższego czasu nie pokrywa się tutaj z geograficzną, linia agoniczna przesunęła się daleko stąd. Ale przecież dochodziło tu do zaginięć, nawet gdy nie było problemów z nawigacją. Nie tylko zresztą tutaj. Na przestrzeni wieków statki znikały w różnych częściach Oceanu Atlantyckiego. Ba, Trójkąt Bermudzki nie trafia nawet do pierwszej dziesiątki takich miejsc. Znajduje się natomiast na jednym z głównych torów wodnych, czyli tras wybieranych przez jednostki transportowe. Podróż morska od zawsze wiązała się z ryzykiem. Więcej statków oznacza więcej awarii lub katastrof. To zwykła statystyka. Niektórzy stoją na stanowisku, iż w rejonie Trójkąta znajduje się szczelina w czasoprzestrzeni, przez którą statki i samoloty trafiają w przyszłość lub w przeszłość. Taki pogląd nie zasługuje nawet na merytoryczną odpowiedź. Ludzka wyobraźnia najwyraźniej jest nieograniczona, bo inna teoria głosi, że gdzieś pod oceanem położona jest baza cywilizacji pozaziemskiej. Istoty z innej galaktyki uprowadzają maszyny latające i pływające, dlatego nie znajduje się potem żadnych wraków. Kolejny mit nie znajdujący potwierdzenia w faktach.
Brak wraków można łatwo wyjaśnić. Pod Trójkątem Bermudzkim przebiega głęboki rów oceaniczny. Zatopiona jednostka opada na głębokość blisko 6000 metrów. Ze względu na ogromne ciśnienie i odległości niezwykle trudno prowadzić tu podwodne operacje poszukiwawcze. W pobliżu rozciąga się również rów portorykański, a w niektórych miejscach sięgający aż 8 km głębokości. Jeżeli czujesz niedostatek fantastycznych wizji, oto kolejna. W rejonie Trójkąta mieszka sobie kraken, legendarny potwór wciągający w odmęty statki wraz z załogami. Bohater żeglarskich opowieści to prawdopodobnie nic innego jak kałamarnica olbrzymia. Niektóre osobniki dochodzą do 18 metrów długości, ale po pierwsze nie ma mowy, żeby zatapiały statki, a po drugie w tej części oceanu nie zaobserwowano ani jednego przedstawiciela tego gatunku. Dla XVIII-wiecznego żeglarza kałamarnica olbrzymia musiała rzeczywiście wyglądać na straszliwego potwora. Te głowonogi to jedne z najbardziej nieuchwytnych stworzeń na świecie i wiemy o nich bardzo niewiele. Naukowcom rzadko udaje się je zlokalizować za pomocą sonaru. Kałamarnice olbrzymie z reguły nie opuszczają morskich głębin i boją się hałasu statków. Tajemnice Trójkąta Bermudzkiego próbuje się też wyjaśnić w nieco bardziej realistyczny sposób. Chodzi o złoża metanu uwięzione pod morskim dnem. Gaz może uwalniać się do wody i unosić ku powierzchni w postaci ogromnych bąbli. Nad wodą metan wybucha, a towarzyszące temu turbulencje mogą potencjalnie prowadzić do zalania statku wodą, albo wręcz jego przełamania i zatonięcia. Brzmi interesująco, ale do tej pory nie potwierdzono istnienia znacznych złóż metanu na obszarze Trójkąta. Ostatnim razem takie zjawisko miało miejsce 15 tysięcy lat temu. Kolejna całkiem wiarygodna hipoteza dotyczy tzw. fal wyjątkowych, zwanych też monstrualnymi. Wyobraź sobie, że na łagodnej tafli morza znikąd wyrasta 30-metrowa ściana wody, która przewala się przez statek i zmiata wszystko z pokładu. Podejrzewa się, że fale wyjątkowe powstają, gdy prąd powierzchniowy natrafia na silny wiatr wiejący z przeciwnej strony albo w rezultacie zderzenia prądu ciepłego z zimnym. Jednak najciekawsza teoria głosi, że tworzy je tak zwany kinetyczny wampiryzm. W określonych naturalnych warunkach fale wymieniają się między sobą energią kinetyczną. Czasami jedna z fal pochłania energię pozostałych, nie oddając ani trochę w zamian, niczym wampir. Następnie cała ta energia zostaje w jednym momencie uwolniona, co wyjaśnia nagłe pojawianie się i znikanie fal wyjątkowych oraz ich niebywałą siłę. Podobne zjawisko zaobserwowano we wszystkich morzach i oceanach, ale nie ma powodu, aby przypuszczać, że występuje najczęściej akurat w Trójkącie Bermudzkim, zwłaszcza że cisza morska jest tam rzadkością. Sztormy i huragany występują nagminnie w Trójkącie Bermudzkim i to one są główną przyczyną związanych z tym miejscem tragedii. Bermudy to region stałego wysokiego ciśnienia, prawdziwy magnes dla burz. Nie potrzeba krakena ani gości z innej galaktyki. Kolosalne fale wywracają statki do góry dnem, a pioruny uszkadzają instrumenty elektroniczne na pokładzie samolotów. Nie ma w tym nic tajemniczego. Zdarza się na całym świecie, ale to akurat o Trójkącie Bermudzkim. Jeśli przeciągniesz na mapie linię łączącą Bermudy, Puerto Rico, Miami i z powrotem Bermudy, co otrzymasz? Cieszący się złą sławą Trójkąt Bermudzki, znany głównie ze swojego tajemniczego charakteru. Na przestrzeni wieków to miejsce pochłonęło tysiące statków i samolotów. Ale ten i tak wybitnie enigmatyczny obszar kryje w sobie kolejny sekret. Coś się tutaj czai głęboko pod powierzchnią wody i zostawia dziwaczne dowody swojego istnienia. Plusk! Twoja łódź podwodna uderza w powierzchnię wody. Schodzisz na głębokość 30, 300, 600, 900 metrów. Robi się coraz ciemniej. Ściany łodzi skrzypią pod wpływem rosnącego ciśnienia. Ciśnienie ponad 100 bar to jak ciężar fortepianu ściskający każdy centymetr kwadratowy twojego ciała ze wszystkich stron. Dotarłeś do celu. Pozostaje tylko wypatrzyć bestię. Trafiłeś w idealny moment. Wśród czarnej pustki dostrzegasz w oddali jasnozieloną poświatę. Jest coraz bliżej. W miarę jak się zbliża, łuna staje się coraz większa. Masz je! Stworzenie, które zostawia przedziwne, okrągłe ślady na ciałach ryb, delfinów, wielorybów, a nawet innych rekinów. Oto on, rekin foremkowy.
Nie daj się zwieść jego niepozornym rozmiarom. Co prawda jest mniejszy od kręgla, ale to stworzenie to prawdziwy pasożyt. Wbija się w skórę innych zwierząt morskich za pomocą swoich regularnie ułożonych ząbków. Jednym kęsem napełnia żołądek, po czym odczepia się od żywiciela i odpływa jak gdyby nigdy nic. Jego mobilny posiłek uchodzi naturalnie z życiem. Jedynym dowodem tego spotkania jest wygryziony ślad w kształcie ciasteczka na ciele ofiary. Nie zakładaj z góry, że w skorupie łodzi podwodnej jesteś całkowicie bezpieczny. Te bezczelne maluchy znane są z tego, że atakują również łodzie podwodne. Postanawiasz nie ryzykować. W zasadzie lepiej, żeby mały rekin nie wygryzł dziury w jedynej powłoce, która dzieli cię od zmiażdżenia przez potężne ciśnienie w głębinach. Słuszna decyzja. Kontynuujesz więc podróż, licząc na spotkanie z innymi dziwacznymi stworzeniami czającymi się w wodach Trójkąta Bermudzkiego. Na dwukrotnie większej głębokości spotykasz rybę z rzędu wężerowatych. W przeciwieństwie do innych mieszkańców głębokich wód, te ryby emitują światło w zakresie podczerwieni. Inne ryby są raczej wierne kolorom zielonemu i niebieskiemu. Ten drobny szczegół zapewnia drapieżnikowi potężną przewagę. Ma do dyspozycji światło, którego inni mieszkańcy morza nie są w stanie dostrzec. Z drugiej strony stworzenia, które ostrzą sobie zęby na tego nietypowego mieszkańca wód głębinowych, nie mają takiego przywileju. Prawdziwie wyjątkowym mieszkańcem morskich głębin jest wampirzyca piekielna. Ani to wampir, ani kałamarnica, czy ośmiornica. To stworzenie to unikalny gatunek sam w sobie. Ma największe oczy w porównaniu do wielkości całego ciała ze wszystkich zwierząt na całej planecie. Kiedy wampirzyca piekielna wyczuwa zagrożenie, podwija ramiona w górę i do środka. Zasadniczo wywraca się na lewą stronę. Kolejnym stworzeniem, od którego lepiej trzymać się z daleka, jest przerażający robak Bobbit. Ten koleżka zagrzebuje się w morskim dnie, pozostawiając na zewnątrz jedynie niewielki kawałek ciała. I tak z otwartymi szczypcami cierpliwie czeka na swoją kolację. Co jest w menu? Inne robaki i ryby, niektóre nawet siedmiokrotnie większe od samego myśliwego. Bobbit używa swoich pięciu czułków, by wyczuć, kiedy obiad jest na tyle blisko, i trzask! W momencie robak rzuca się naprzód i chwyta zdobycz w paszczę. Ale to jeszcze nie koniec. Kiedy już trzyma upolowaną ofiarę, wstrzykuje jej także jad i wciąga do swojej nory, gdzie zaczyna się uczta. Jednym z najgłębszych rowów w Trójkącie Bermudzkim jest tak zwany Tongue of the Ocean, czyli język oceanu. Jest to również tajne miejsce lęgowe żarłaczy tygrysich. Rozpoznasz je natychmiast dzięki ciemnoszarym tygrysim pasom na ich bokach. To drugi co do wielkości gatunek rekina drapieżnego po żarłaczu białym, a z dużymi gabarytami idzie w parze duży apetyt. W menu figurują ssaki morskie, mniejsze rekiny, płaszczki i żółwie zielone. Jeśli kiedykolwiek staniesz twarzą w twarz z żarłaczem tygrysim, oby nie, pamiętaj, że wiek ryby można określić przyglądając się jej paskom. Z czasem bledną, więc im młodszy rekin, tym wyraźniejsze linie. W obrębie Trójkąta Bermudzkiego jest mnóstwo zooplanktonu. Są to, zazwyczaj, malutkie organizmy niezbędne w łańcuchu pokarmowym oceanu. Ale posłuchaj tego. Gdyby nic go nie jadło i pozostawiono zooplankton bez kontroli, w ciągu zaledwie 4 miesięcy pokryłby cały świat swoją warstwą. Przy okazji, największym przedstawicielem zooplanktonu jest meduza. Meduzy istniały na długo przed dinozaurami. Jak zapewne wiesz, twoje ciało składa się w 60% z wody. W przypadku meduzy woda stanowi 95% jej ciała. Jeśli więc zostanie wyrzucona na brzeg, po kilku godzinach większość meduzy po prostu wyparuje. Istnieje też meduza, która żyje wiecznie. Nieśmiertelna meduza jest w stanie powrócić do stadium polipa, a następnie ponownie urosnąć. Brzmi jak historia science fiction? Nie, to nie jest żadna kosmiczna galareta. Tak, przy okazji, kosmiczne galarety to fakt. W latach 90. NASA hodowała meduzy w kosmosie. Naukowcy chcieli sprawdzić, jak stworzenia zareagują na zerową grawitację. W zasadzie w kosmosie powodziło im się bardzo dobrze. Kiedy jednak wróciły na Ziemię, miały spore problemy z adaptacją.
Węgorz europejski nie był w kosmosie, ale i tak niezły z niego bierze świat. Przemierza całą drogę z Europy aż do Morza Sargassowego, gdzie znajduje się Trójkąt Bermudzki. Jako larwa po prostu dryfuje po oceanie, czasami nawet przez 3 lata. To także morski kameleon. Z upływem lat węgorz europejski zmienia ubarwienie, przechodząc od półprzezroczystego przez żółty do metalicznego srebra. Są to stworzenia nocne i dość tajemnicze. Dokładnie tak jak ty, gdy o północy plądrujesz lodówkę. Pewnego razu na plażę na Florydzie morze wyrzuciło kałamarnicę olbrzymią, długości połowy boiska piłkarskiego. Naukowcy podejrzewają, że ten behemot pochodzi z Oceanu Atlantyckiego, z obszarów w pobliżu Trójkąta Bermudzkiego. Kałamarnice olbrzymie są najdłuższymi bezkręgowcami, to znaczy, że nie mają kręgosłupa. Mają też największe oczy ze wszystkich stworzeń żyjących na Ziemi kiedykolwiek. Jedna gałka jest jak piłka do nogi. Kolejnym stworzeniem występującym w pobliżu Trójkąta Bermudzkiego jest krewetka Perhipolites terreri. Te zwierzęta tak dobrze opanowały sztukę trzymania się na dystans, że do 2011 roku nikt nawet nie wiedział o ich istnieniu. Niektóre samice tych krewetek znoszą niesamowite ilości jajek. Naukowcy odkryli, że jedna z nich miała jakieś 2000 jaj przyczepionych do własnego ciała. Petrel bermudzki jest ptakiem endemicznym dla, tak, zgadza się, Bermudów. Jest to też drugi najbrzydszy ptak morski na naszej planecie. W zasadzie ludzie byli przekonani, że wyginął aż do 1951 roku, kiedy to zauważono kilka osobników na wyspie. Petrel wydaje potworny, krzykliwy dźwięk, od którego włosy staną ci dęba. Granik siodlasty występuje wyłącznie u wybrzeży południowej Florydy. Ryba ta zasadza się i czeka na swój posiłek składający się z innych ryb, krabów i homarów. Granik działa jak odkurzacz wciągający pokarm przez swoje ogromne usta. Ryba ma też genialny mechanizm obronny. Podobnie jak kameleon, zmienia ubarwienie, gdy czuje zagrożenie. Czasami przybiera jaśniejszy lub ciemniejszy odcień, by odpowiednio wtopić się w otoczenie. Tak więc może granika wypatrzysz, a może nie. Jeśli zdarzy ci się zapuścić na wody Trójkąta Bermudzkiego, prawdopodobnie zobaczysz rekina młota. Rekiny te używają swojej charakterystycznej głowy w kształcie młota, aby przygwoździć swój obiad, płaszczki, do dna oceanu. Kształt głowy zapewnia im też lepsze pole widzenia. Mają praktycznie pełen zakres 360 stopni plus pełne spektrum widzenia do góry i w dół. No, z wyjątkiem 4 grudnia 1970 roku. Tego dnia pilot Bruce Gernon przewoził 2 pasażerów, swojego ojca oraz jego partnera biznesowego. Samolot, jednosilnikowy Beechcraft Bonanza, wystartował z wyspy Andros na Bahamach, kierując się na północno-zachodnie wybrzeże Florydy. Gernon zdawał sobie sprawę, że zahaczą o owiany złą sławą Trójkąt Bermudzki, ale był to przecież rutynowy kurs, jakich wykonał już mnóstwo. Lot zajmował zwykle około 1,5 godziny i pilot nie spodziewał się żadnych utrudnień. Po wystartowaniu Bruce rozpoczął wznoszenie i od razu zaczęło dziać się coś dziwnego. Najpierw jego uwagę przykuł unoszący się przed maszyną niewielki obłok, który rósł w oczach i to nie dlatego, że się do niego zbliżali. W niepojęty sposób chmura pęczniała sama z siebie. Samolot przebił się przez obłok i bez szwanku wydostał się z drugiej strony. Gernon kontynuował wznoszenie, gdy pojawiła się przed nim kolejna nieprzenikniona chmura. Ta była już dużo większa i pilot nie był w stanie jej uniknąć. Nagle wokół zrobiło się ciemno, jak gdyby z sekundy na sekundę zapadł zmrok. Chmura nie wyglądała na burzową, a w okolicy nie było śladu deszczu. Bruce zaczął się niepokoić i słusznie, jak się okazało, gdyż wkrótce potem ujrzał dziwne rozbłyski białego światła. Przez następne 30 minut starał się utrzymać kurs, aż wreszcie ku swojemu niedowierzaniu zdał sobie sprawę, że jest to ta sama chmura, przez którą przeleciał zaraz po wystartowaniu. Tyle, że teraz miała cylindryczny kształt, a samolot leciał przez sam jej środek. Przedziwny tunel był szeroki i wydawał się ciągnąć bez końca. Pilot obawiał się, że nigdy nie wydostaną się z tej upiornej pułapki, jednak po minucie dostrzegł światełko na końcu tunelu.
Jego radość była jednak przedwczesna, gdyż bez żadnego ostrzeżenia ściany tunelu zaczęły się zwężać, jakby miały za moment zmiażdżyć maszynę. Instrumenty nawigacyjne zaczęły wariować, nawet kompas kręcił się jak szalony, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Mroczne ściany obłoku zacieśniały się coraz bardziej, wirując, jak gdyby samolot znajdował się w sercu trąby powietrznej. Gernon ze wszystkich sił starał się utrzymać kontrolę nad maszyną, mimo iż nie mógł polegać na instrumentach pokładowych. Po przerażających 20 sekundach, które zdawały się wiecznością, samolot wydostał się ze skłębionego chaosu. Bruce wspominał później, że przez 5 sekund po opuszczeniu tunelu czuł się jak w stanie nieważkości. Obłoki rozwiały się tak nagle, jak się pojawiły. Samolot znajdował się teraz w szarej mgle. Pilot i pasażerowie odetchnęli z ulgą. Gernon natychmiast sięgnął po radio i wywołał kontrolę naziemną, by określić swoją lokalizację. Wieża kontroli okazała się mało pomocna, gdyż przez pewien czas w ogóle nie potrafiła wychwycić awionetki Gernona na radarze, jak gdyby samolot był niewidzialny. Dopiero po jakimś czasie zdumiony kontroler oznajmił, że znajdują się w przestrzeni powietrznej Miami. Bruce wręcz osłupiał. Cała trasa zajmowała zwykle około 1,5 godziny, natomiast tym razem dotarli do celu po zaledwie 47 minutach. Czyżby awionetka o prędkości przelotowej poniżej 300 km na godzinę w magiczny sposób przekroczyła barierę dźwięku? Cała sytuacja wydawała się niewiarygodna. Dyspozytor musiał się pomylić. Jednak gdy pilot przebił się przez szarą mgłę i zobaczył miasto poniżej, nie mógł zaprzeczyć, że spoglądał na Miami. Bruce. No cześć, dziś wybieramy się w podróż dookoła świata. Choć Philip Fogg, główny bohater powieści Juliusza Verna, dokonał tego samego w 80 dni, nie możemy wam zagwarantować bezpiecznego powrotu. Powód? Nieznane anomalie, których na świecie pełno. Wcześniej zauważało się je tylko w Trójkącie Bermudzkim, ale obecnie występują niemal wszędzie. Naszą podróż zaczynamy w Nowym Jorku. Pierwszy przystanek – Los Angeles. Najłatwiej dotrzeć tam samolotem. Przeciętny aeroplan jest zaprojektowany tak, żeby sprostać wymagającym warunkom atmosferycznym, ale wasz jest szczególny. Posiada wzmocniony kadłub, większy bak na paliwo oraz kapsułę ratunkową, dzięki której przetrwacie nagły wypadek. Samolot startuje i wznosicie się w przestworza. Białe chmury, jasne słońce, żadnych turbulencji. Nagle ten sielski spokój zakłócają silne podmuchy wiatru, czarne chmury i błyskawice. Jeden z obłoków jest szczególnie złowrogi. Wygląda, jakby żył i się powiększał. Nie macie wyjścia, musicie przez niego przelecieć. Bierzecie głęboki wdech. Tuż po wejściu w obłok ogarnia was nieprzenikniona ciemność. Widzicie jedynie przebłyski białego światła, które na kilka sekund jasno oświetlają czarne chmury. Co ciekawe, błyski te wcale nie wyglądają jak błyskawice. Turbulencje przybierają na sile i ledwie trzymacie w rękach drążek sterujący. Nagle widzicie, że czarna chmura zaczyna zmieniać kształt. Stopniowo formuje się w swoisty tunel i lecicie w samym jego środku. Chwilę później ściany zaczynają się zwężać w waszym kierunku. Jedynym ratunkiem jest lot w kierunku światła na końcu tunelu. Zwiększacie prędkość i skupiacie się na celu. Elektronika samolotu szaleje, słychać alarmy ostrzegawcze, silnik jest na skraju możliwości. Pocicie się od napięcia. Ściany tunelu niemal dotykają skrzydeł samolotu i udało się! W ostatniej chwili wylecieliście z czarnej chmury. Wzdychacie z ulgą. Teraz otacza was gęsta, szara mgła. Nie widzicie nic w promieniu kilku kilometrów. Radar szwankuje i nie pokazuje, gdzie jesteście. Kontaktujecie się z wieżą kontroli lotów z prośbą o określenie położenia. Gdy słyszycie odpowiedź kontrolera, wasze oczy robią się jak 5 złotych. Okazuje się, że jesteście już w przestrzeni powietrznej Los Angeles. Że co? Przecież to niemożliwe. Taki lot zwykle trwa 5 godzin, a tu okazuje się, że dystans 4000 kilometrów pokonaliście w niecałe 2,5. Aby zrozumieć, co się stało, musimy odwołać się do Encyklopedii Anomalii Bermudzkich. To dość popularna pozycja wśród podróżnych. Otwieracie książkę na rozdziale o podróżach w czasie i jest! W grudniu 1970 roku doświadczony pilot Bruce Gernon wleciał w podobną anomalię Trójkąta Bermudzkiego.
On też przetrwał chwilę grozy, a swoje przeżycia opisał w książce. Naukowcy wytłumaczyli większość niecodziennych wydarzeń, których był świadkiem, jednak podróż w czasie wciąż pozostaje zagadką. Teraz cały świat jest pełny podobnych tuneli czasoprzestrzennych. Cóż, wydaje się, że ta anomalia jest dość pożyteczna. Wszak zaoszczędziliście czas i paliwo. Pora na lądowanie, zmianę środka transportu oraz następny przystanek – Japonia. Tym razem podróżujecie statkiem. Podróż przez Pacyfik zapowiada się na spokojną i pozbawioną przykrych niespodzianek. Wreszcie można wypocząć po wycieńczającym locie. Kilka tygodni później kapitan statku schodzi z mostka i obwieszcza przerażającą nowinę. Zaginęliście. Pasażerowie są w szoku. Niektórzy zaczynają krzyczeć na kapitana, oskarżając go o niekompetencję. Ten w odpowiedzi pokazuje kompas, który miał pomóc w nawigacji. Narzędzie całkowicie oszalało. Jego wskazówki obracają się niczym sekundnik zegarka. Nagle coś wam przychodzi do głowy. Musieliście wpłynąć w kolejną anomalię. Morze Diabła. Miejsce to jest równie tajemnicze co Trójkąt Bermudzki. W encyklopedii jest ono oznaczone czerwoną kropką. Między rokiem 1950 a 1954 wiele statków i setki członków załogi przepadło tu bez śladu. W 1955 Japonia wysłała statek badawczy Kaio Maru numer 5 celem odnalezienia zagubionych. Niestety, on również zniknął. Teraz przynajmniej wiecie, że za nieprawidłowe działanie kompasu odpowiada anomalia geomagnetyczna. Dzieje się tak ze względu na wysoką zawartość metalu w podziemnych wodach. Strzałki kompasów magnetycznych są podatne na takie rzeczy. Bierzecie sprawy w swoje ręce i sugerujecie skorzystanie z innych metod nawigacji. Zauważacie, że radio i nawigacja satelitarna też nie działają. Wznosicie więc oczy ku niebu i obserwujecie słońce. Zachód jest tam, gdzie ono zachodzi, więc właśnie w tę stronę musicie płynąć. Wkrótce docieracie do suchego lądu. Witamy w Japonii. Kupujecie kilka suwenirów i jazda na lotnisko. Tym razem kierujecie się na wschodnie wybrzeże Indii. Póki co lot przebiega bez utrudnień. Żadnych turbulencji czy awarii sprzętu samolotu. Patrzycie przez okno na nocne niebo, gdy nagle dostrzegacie dziwne światło. Jest małe i porusza się to w górę, to w dół. Inni pasażerowie w ogóle nie zwracają na nie uwagi, jakby było dla nich czymś normalnym. Zaglądacie do encyklopedii i od razu dowiadujecie się, że pierwszą osobą, która opisała tę anomalię, był Krzysztof Kolumb. Czytacie, obiekt wyglądał niczym poruszająca się w górę świeca. Pisał również, że na otwartym morzu nagle zapalił się płomień. Miało to miejsce podczas pierwszej podróży do Nowego Świata, gdy przepływał przez obszar Trójkąta Bermudzkiego. Teraz jednak te światła nie są niczym szczególnym. W Indiach kupujecie bilet na statek płynący na Florydę. To popularna trasa wśród podróżnych. Wiedzie przez liczne interesujące anomalie, które teraz zdają się być atrakcjami turystycznymi. Pierwsza z nich to statek Widmo. Jego poszukiwania trwały wiele tygodni. Ilekroć jakiś okręt zbliża się do tej anomalii, statek spowija gęsta mgła. Stojący na platformach widokowych turyści widzą w oddali maszt, który pojawia się i znika niczym płetwa rekina. Wreszcie udaje wam się zbliżyć do statku Widmo. Załoga od razu zwraca się do podróżnych z prośbą o powstrzymanie się przed wejściem na jego pokład. Turyści znają historię jego znalezienia. W 1880 łajba Ellen Austin natknęła się na dryfującego w gęstej mgle szkunera. Kapitan wysłał na jego pokład kilku swoich ludzi. Znaleźli oni mnóstwo cennego towaru i przedmiotów, które niegdyś należały do załogi. Jednak wokół nie było żywej duszy. Wyglądało na to, że wszyscy ludzie po prostu zniknęli. Kapitan Ellen Austin postanowił odholować statek Widmo do najbliższej przystani celem sprzedania jego towaru, ale jak tylko zaczęli płynąć, silny sztorm rozdzielił oba okręty i Widmo zniknęło. Załoga spędziła kilka dni na poszukiwaniach. Udało im się znaleźć szkunera, ale tym razem towar przepadł bez śladu, zupełnie jak pierwsza załoga łajby. Kontynuujecie podróż i po chwili wkraczacie w najbardziej tajemnicze miejsce na świecie. Sam Trójkąt Bermudzki. Obszar ten uważa się za kolebkę wszystkich anomalii. Turyści gromadzą się na jednej stronie statku. Miejsce, na które patrzą, wygląda jak wielkie jacuzzi. Kapitan wydaje ogłoszenie. Wszelkie próby rozpalenia ognia są surowo wzbronione. Anomalia ta jest tak naprawdę ujściem gazu.
Pęcherzyki metanu wydobywają się ze szczelin w powłoce ziemi i wznoszą ku powierzchni. Pokłady te odpowiadają za zaginięcie wielu statków. Swoją drogą, gdybyście spróbowali odpalić zapałkę w ich pobliżu, to... cóż... bum. Ostatni odcinek podróży z Florydy do Nowego Jorku będzie pełen wrażeń. Na tym obszarze zachodzą ekstremalne wahania pogody. W jednej chwili świeci słońce i nie ma wiatru. Chwilę później rozpętuje się potężny sztorm. Błyskawice uderzają dosłownie co sekundę i niebo całkowicie zakrywają czarne chmury. W kolejnej chwili promienie słoneczne rozpraszają obłoki i sztorm ustaje. To kolejna anomalia, którą wywołuje prąd zatokowy. Ogromne masy ciepłego powietrza mieszają się z zimnem. Powoduje to nagłe zmiany pogodowe i gwałtowne sztormy. Wielu żeglarzy oraz pilotów nie było przygotowanych na takie warunki. Całe statki wraz z samolotami zniknęły tu bez śladu. Teraz, gdy anomalie występują niemal wszędzie, są obiektem intensywnych badań. Ludzie nie powinni się ich obawiać. Docieracie do domu bezpieczni i możecie się pochwalić, że przeżyliście najbrutalniejsze anomalie Trójkąta Bermudzkiego. Tylko zdejmijcie proszę te bermudy.